Pani Krystyna jest wśród nas. Zapraszamy panią Krystynę Piechowicz do nas. Nie wiadomo, może przyjdzie za chwilę. Może jeszcze się zjawi. Trzecia w kategorii pani Dorota Paluszkiewicz. 2484 km wykręcone dla Gdańska. Zapraszamy. Pani Dorota. Czy jest pani Dorota? Dobrze, nie wiemy jeszcze, może przyjdzie za chwilę. Wyczytamy panią, która zajęła drugie miejsce, pani Sylwia Ławrów, 2526 km. Brawo! Pani Sylwia chyba do nas idzie? Gratulacje. Gratulacje dla pani Sylwii. I liderka wśród pań, pani Marzena. Uwaga, uwaga. Pani Marzena Koza, 2668 km wykręconych dla Gdańska. Brawo! Gratulacje. Naprawdę. Podziwiamy panią. Marzena, pokaż. Ogromny szacunek dla pań i brawa jeszcze raz. Prosimy może, żeby panie zostały, jeszcze poczekały na panów i będziemy mieli wspólne zdjęcie. Tymczasem wyczytam najlepszych panów, którzy wykręcili dla Gdańska najwięcej kilometrów. Na piątym miejscu jest to pan Andrzej Markowski, 2811 kilometrów. Zapraszamy serdecznie. Brawo dla pana Andrzeja. Gratulacje. Proszę państwa, teraz sami trzytysiącznicy. Panowie wykręcili ponad 3000 km dla Gdańska w maju. Miejsce czwarte pan Tadeusz Wróbel, 3134 km. Zapraszamy pana Tadeusza. Gratulacje. Jak pan to robi? Okej. Okay. No. Planowo i w sposób zorganizowany wymyśliłem sobie, bo to było tak, dwa lata temu wykręciłem 1000, rok temu dwa, w tym drapałem się w głowę i zastanawiałem, jak zrobić 3. No i wyszło tak, do pracy 30 km, 30 km po pracy na kawę i potem 30 do domu, dzień w dzień, no jest, tak? Nie obiecuję, że za rok wykręcę 4. Gratulacje. No nie wiem, czy aż tyle wysiłku na jedną kawę, ale myślę, że się opłacał. Miejsce trzecie, pan Dariusz Reclaw, 3259 km. Zapraszamy. O ile mnie pamięć nie myli, pan kręcił swoje kilometry także dla firmy Lotos. Tak się zgadza, takie logo tutaj widać. Gratulacje. Myślę, że jeszcze pan będzie wracał na scenę, coś czuję. Proszę państwa, 3728 km i pan Grzegorz Reszka. Gratulacje panie Grzegorzu. I proszę państwa, lider wśród mężczyzn, pan Mariusz Kowal, 3799 km. Pan Mariusz nie po raz pierwszy jest w ścisłej czołówce i taka ciekawostka. Część kilometrów tracił, ponieważ do pracy dojeżdżał przez dwie gminy. Zapraszamy pana Mariusza Kowala. Nie, dziewczyna. Tu ma pani napisane, że dziewczyna odbierze. A tak, w imieniu pana Mariusza miała bliska mu osoba odebrać nagrodę. Czy jest z nami? Czy może jeszcze? Zapraszamy dziewczynę. Być może nas nie usłyszała, być może zjawi się później. To brawa dla wszystkich tutaj zwycięzców. Mogą zejść. To jeszcze, tak? Nie, to jeszcze... My też. Dobrze, to na razie podziękujemy państwu. Na pewno jeszcze na koniec będziemy zapraszać wszystkich laureatów. Wielkie brawa.